Witajcie, kochani, jestem w zastawie z 79 roku, tak? Dobrze mówię? Jest pan? A, pan odszedł na chwilkę. Słuchajcie, i wygląda tak, no po prostu bajka. Co zrobimy? Krecik i redaktor Krecik w zastawie? Czy na zastawie? Nie no, w zastawie, prawda? W samochodzie zastawa. Tak wygląda w środku. Pan mi sympatycznie pozwolił, żeby go... Nie no, bajka, kochani. Ale numer. Fajnie, nawet wygodnie. Radioodbiornik. Naprawdę? Tutaj tak, jest. Tu jest radioodbiornik, stary polski radioodbiornik. Typowy? Tutaj tak. I tutaj nacisnąć, proszę. Tu? O! I o, ja tutaj przełączę, może coś tutaj uda nam się złapać. Mhm, proszę. A chyba nie chcę współpracować dzisiaj. O! Chcesz coś słychać? Matko. Tak. Jaki silnik tu jest? Tu jest silnik. Jedyny, żeby nie było, żeby nie było, prawda? Tak. Prawa autorskie. Tu jest silnik 1100. Aha, rozumiem. A ile koni ma? 55. No proszę bardzo. To jest bardzo fajny, wartki samochodzik. No, proszę bardzo. Z tamtych lat, z tak. aut tak. PRL-u, tak. To jest tak naprawdę... jeden z lepszych konstrukcyjnie samochodów. Był bardzo nowoczesny. Aha, rozumiem. Jeszcze raz go dookoła podotykam, pokażę go. Bardzo proszę. Jaki jest kolor? I kogo koloru nie jest wpisane na jakiego? Szczerze powiedziawszy, jestem daltonistą, ale podobno jest... Naprawdę? ...pomarańczowy. I tak pan lepiej ode mnie widzi. Na pewno. Cegła, kochani, cegła tu jest. Nie, to jest stary łos. Nie widzę inaczej, cegła. A tutaj obok niej stoi druga, taka sama, tylko że oliwkowa. Aha, rozumiem. No proszę, a ty chyba już młodsza jakaś, prawda? Chyba... Dłużej spawana. Nie, chyba są z tego... Nie, to masz 81. Tak, ja mam 81. To jest 81, to jest 79. A jednak, dobrze myślałem, że musi być młodsza, prawda? Bo jednak po 70 raczej chyba cegły robili, nie? Ale spokojnie, w moich oczach wszystkie są piękne. Na pewno będzie film redaktor Krecik w samochodzie zastawa. Także możecie mnie znaleźć na moim kanale. Będziemy szukać. Proszę. I dziękuję za pozwolenie. Dlaczego nie? Motoryzacja jest dla wszystkich. Prawda? Tak. Pasja tak. jest dla wszystkich. Każdy to, powinien odczuwać. I to jest piękne właśnie, tak. Że ludzie mają pasję. Właśnie tu mój kusyn, to Mateusz właśnie, tu on ma 18 lat, a jednak zajął się pasją, prawda? Nie siedzi gdzieś po kątach, nie pije, nie pali, tylko jednak ma pasję. I to jest mega. Wspaniały chłopak. Tak, wspaniały, tak. Naprawdę, moja siostra udał się, po prostu udał się z tym. Jestem też mega dumny właśnie. No. Ładny jest. Ciekawy. I to jest. Tak. A tutaj co jest też ten? Tu jest Zoen, który to on jest w momencie. To ładnie, to mi się podoba, fajnie zrobiony. Jak taki sportówka wygląda. Tak. Czy to jest rocznik? To pani samochód może? Nie, niestety nie i nawet nie znam właściciela. A pani który samochód jest? My zastawą przyjechaliśmy, jeszcze nasz jest Polonez z Kalią. To tą zastawą, tą oliwkową? Tą ceglastą. Tak. A to jest ceglastą, tak? Tak. Czy łososia czy cegły w końcu, bo już nie wiem, słuchajcie. Już mi się w oczach mieni po prostu. Jeszcze trochę dostałem zasa rozbieżnego. Ja to znam trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Tak. Wylok jest ta piękny. Nie mam pojęcia. W ogóle Damian, jestem miło mi. Miło mi. Witam Damian. Witam. Bardzo. Ale to jest jakieś to jest 80. Tak, to są lata 80. Motoryzacja francuska. Dobrze, a teraz mamy coś dla pana, bo tutaj też jest nasz kolega, kolega youtuber. Dzień dobry, Igor. Witam, Damian, cześć, witaj serdecznie. O, jaki kanał prowadzisz? Prowadzę kanał Wyautowani. Może zamienimy tak z 2-3 słowa, Świetnie. Opowie pan, jak pan prowadzi swój kanał, jak pan te samochody ogląda przede wszystkim, bo to takie dobrze, ciekawe. Dobrze, to ja zatrzymam, w takim razie mój na razie filmik zatrzymam, nie? Tak? Ja bym panu naszą naklejkę dała. Poproszę. Dobra. Proszę bardzo. O,
Dziękuję bardzo w takim razie. Tak, no my musimy niestety już uciekać. Bardzo miło było poznać. Wzajemnie. Z Gdańska zapewne jesteście? Tak, bardzo miło było poznać. Dziękuję, wzajemnie. I mówię, i kochani, wpiszcie po prostu, będzie na pewno redaktor Krecik, samochód zestawa. Dobrze. Czy jakoś tak będzie, nie? Crazy Guide na pewno. A, dokładnie. Bo my się znamy. Dziękuję za naklejki w takim razie. To do kontaktu. Uszanowanie i zostawiamy sekundkę, jeszcze tylko się tutaj zapytam. Dobrze. Kończymy tu materiał, czy chcecie zrobić jeszcze po tym? A ja jeszcze wam pokazuję tutaj Citroena. Proszę. I na chwilkę zrobię przerwę. O, też ma takie lusterka, już takie nowocześniejsze, nie? Lustereczka. Tak, tak wygląda. I czyli takie integracje, czy nie są ciekawe, piękne? Zobaczcie, z ludźmi. No zapraszam na kanał kolegi youtubera. Tak. Adam! Mateusz! Na moment kolegę Igora jeszcze uprowadzamy. Zaraz. Dobrze, do pana na spokojnie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Tak, 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 tak. O, widzicie? I tak. On już długo ma tą maskę. Kurczę, sporo, nie? Tu już tak. No i dach tak. Jeszcze tu. Wracam do tego z tym fajnym lusterkiem sympatycznym. No i o matko, ja lubię inność. Ja po prostu kocham inność niż takie klasyki. Znaczy klasyki właśnie, coś, czego już praktycznie rzadko widać, jest mało, prawda, niż takie standardy, prawda, które kupujemy, bo jest modne, kupujemy, bo żeby się nie wyróżniać, żeby czasami nie komentowali negatywnie, ale ja zawsze lubiłem się wyróżniać. Tu nic nie ma, tu chyba nic nie ma przy tym. Może nie ma tu już nic chyba, dobra. No i na razie robię stop. Tak z daleka wygląda Citroenek. Mega. Pauza przy... Teraz w takim razie robię na razie stop i będę robił następny filmik. Zatrzymaj na...